Kochani, serdecznie zapraszam na dwie najbliższe pielgrzymki do Ziemi Świętej. Tak, dobrze słyszeliście, do Ziemi Świętej, do Izraela. Mam to dobrze przemyślane. 3 tygodnie temu byłem tam na miejscu osobiście przekonać się, jak wygląda sytuacja i naprawdę jestem spokojny o bezpieczeństwo. Wczoraj wysłuchałem też zaproszenia patriarchy łacińskiego, Pizzaballa, który, no, jest to poważny człowiek, który mówi: kochani, jest bezpiecznie, przyjeżdżajcie. Jeśli już nie po cokolwiek, to by być wsparciem na różny sposób dla miejscowych chrześcijan, którzy tam jeszcze zostali w Ziemi Świętej. Kochani, tak toczy się wojna daleko od naszych miejsc świętych w Strefie Gazy. Tak, jest to ogromna tragedia. Nikt nie przeczy. Niektórzy mówią, nie wolno tam jeździć, żeby nie dorabiać Izraela, który jest takim agresorem. Ja nie mówię o dorabianiu Izraela. Ja mówię o tym, żeby wesprzeć naszych chrześcijan. W większości będziemy korzystali z ich usług, będziemy ich wspierać, bo tam zostało mnóstwo ludzi na zachodnim brzegu Jordanu, którzy znają wojnę tylko z telewizji, tak jak my. W ogóle ich nie dotyczy w tym sensie, że nie biorą udziału, ani nie są na nich działania zbrojne, że tak powiem, prowadzone. Kochani, zapraszam więc z całą odpowiedzialnością na dwie pielgrzymki. Pierwsza w maju, 15 maja, jest to trochę bardziej rozbudowany program, Ziemia Święta Plus. I 17 lipca, w ogóle wyjątkowa sprawa, specjalna cena, specjalny program dla studentów wyłącznie. Zapraszam wszystkich studentów z całej Polski, skądkolwiek jesteście, byleście mieli tylko legitymację studencką, na taką pielgrzymkę, w czasie której poznamy Ziemię Świętą trochę z innej strony. Będziemy szli przez pustynię 12 km, będziemy zwiedzać wykopaliska archeologiczne, Megiddo na przykład, w Jerozolimie przejdziemy kanałem Ezechiasza, i zobaczymy wiele innych jeszcze rzeczy, w tym także spotkamy się z żywymi ludźmi, z Palestyńczykami, Izraelczykami. Być może będziemy również z wizytą na jednym z uniwersytetów, zarówno palestyńskich, jak i izraelskich. Wszystko po to, żeby od środka zobaczyć, jak sprawa wygląda. I uwaga, nie jest to pielgrzymka tylko dla wierzących. Bardzo jasno to mówię. Będzie to dla wierzących, ale również dla poszukujących i tych, którzy są niewierzący, ale szanują nasze przekonania, naszą wiarę. Serdecznie więc zapraszam na te dwie pielgrzymki. Ksiądz Dariusz Iwański.